Hej moi drodzy, witajcie na moim kanale. W ostatnim odcinku troszkę sobie ponarzekałem na naszą larzę szyderców, która zawiodła mnie w tym roku. Ale żeby zakończyć ten 2020 jakoś optymistycznie, to pogadamy sobie o przyjemnych rzeczach, czyli o naszej Alei Sław, czyli najlepszych książkach 2020 roku. Myślę, że na wstępie powiem, że tak jak w przypadku rozczarowań, to było mi trochę trudniej je wybrać, bo tam miałem raptem 5 i jedną ławkę rezerwowych. Tutaj miałem większy problem, dlatego że tych książek dobrych było więcej w tym roku, ale zdecydowałem się wybrać taką główną siódemkę. I możemy przejść od razu do siódmego miejsca i zastanawiałem się bardzo długo, czy dać tą książkę tutaj, czy nie. Zwłaszcza, że dwie inne książki tej autorki pojawiły się w rozczarowaniach, ale uznałem, że dobra, niech ma. I mowa tutaj o nowelkach do Szklanego Tronu, czyli Zabójczyni. Wybrałem tą książkę głównie z takiego powodu, że ona była takim fajnym powrotem do tych pierwszych tomów Szklanego Tronu, do tej lekkości, którą Mas wtedy miała. No i też fakt taki, że ja się chyba gimnastykowałem z 5 miesięcy, żeby zdobyć tą książkę. Pamiętam, że zdobyć ją to była wtedy katorga, ale udało mi się i momentalnie, kiedy ją zdobyłem, zabrałem się do czytania. No i powiem wam, że to jest jeden z lepszych, nie wiem czy mogę powiedzieć tomów, ale jedna z lepszych książek z uniwersum Szklanego Tronu. Dlatego jeżeli macie okazję, jeżeli gdzieś widzicie tą książkę, to koniecznie ją weźcie, bo naprawdę będziecie się na niej o wiele lepiej bawić niż na przykład na... Dobra, miałem o tej książce nie mówić, także już nie mówię. Polecam. Tutaj miałem lekki problem, jeżeli chodzi o wybranie jednej książki, jednej dobrej książki tego autora. Dlatego postanowiłem, że wybiorę dwie. I na szóstym miejscu znalazła się Mitologia Nordycka od Neila Gaimana, czyli najlepsze ukazanie mitów nordyckich, jakie spotkałem. Tutaj widać, że Neil Gaiman uwielbia mity nordyckie i dlatego postanowił je, można powiedzieć, spisać. I właśnie to jest chyba największy atut tej książki, że nie tylko ona przedstawia nam te mity i można ją traktować nawet nie jako podręcznik, ale tutaj widać, że to jest napisane z pasją. Pamiętam, że kiedy czytałem Mitologię Nordycką, ja prawie nic o niej nie wiedziałem. To znaczy, znałem tam podstawowe pojęcia, ale nie do końca wiedziałem, jak one się łączą. I właśnie ta książka wszystko mi jakby naprostowała i rozświetliła. Dlatego jeżeli chcecie zapoznać się z mitologią nordycką, to absolutnie polecam wam tą książkę. Mówiłem, że ciężko mi było wybrać jedną książkę Neila Gaimana, dlatego wybrałem dwie. I drugą jest Ocean na końcu drogi, czyli ta mroczna baśń, która spowodowała, że dawno, dawno temu we śnie pojawiła się w rozczarowaniach tegorocznych. No ale co poradzę, Neil Gaiman po prostu stworzył genialny klimat, prawdziwą mroczną baśń, czyli to, czego oczekiwałem. Zastanawiałem się przez pewien czas, czy lepszą książką jest Księga Cmentarna, czy jednak Ocean, ale muszę przyznać, że Ocean jakoś bardziej mnie zaskoczył. To, co kryje za sobą ta historia, jest naprawdę bardzo ciekawe. Muszę przyznać, że jest to chyba na chwilę obecną moja ulubiona książka Neila Gaimana. Zobaczymy, jak pozostałe. Może okaże się, że przebiją Ocean na końcu drogi. Ale tak jak mówiłem to już wielokrotnie, Neil Gaiman ma stałe miejsce u mnie. Naprawdę uwielbiam tego autora. On ma bardzo fajny styl, on jest ciekawy. Owszem, on jest inny i nie każdy może go polubi, ale wydaje mi się, że warto mu dać szansę. Tak jak kiedyś wspominałem, ja zaczynałem od Księgi Cmentarnej i też wszystkim to polecam. A jeśli chodzi o Ocean na końcu drogi, to tym bardziej wam go polecam. Nie zawiedziecie się. Na miejscu czwartym znalazła się książka, która w sierpniu, jeżeli się nie mylę, wyrywała mnie z mojego zastoju czytelniczego i jest to 10 tysięcy drzwi od Alex E. Harrow. To jest trochę książka zaskoczenia, ponieważ nie spodziewałem się kompletnie, że może mi się spodobać. Głównie przez to, że ona nie jest pełna jakiejś wartkiej akcji, ona nie toczy się jakoś bardzo szybko. Ja jednak wolę, kiedy akcja się nabudowuje i może nie pędzi, ale no nabiera tempa. Tutaj ta akcja toczyła się bardzo... Może nie bardzo, ale toczyła się wolno. Ale jakoś ta książka ma w sobie coś takiego, że ona jest trochę jak taki kocyk, którego potrzebujecie na gorsze dni. Ogromną zaletą tej książki jest to, że ona pokazuje to dążenie do celu i to, że
nie można się zatrzymywać, że trzeba po prostu przełamywać bariery i przekraczać granice. I naprawdę, kiedy przypomnę sobie o przygodach January i tego, co ona przeżyła w posiadłości, ale też o innych bohaterach, naprawdę ja pamiętam, że zakończenie było dla mnie tak wzruszające. Może nie rozpłakałem się nad tą książką, ale mimo wszystko ono było, to zakończenie było takie bardzo rozczulające i takie po prostu w punkt. I wydaje mi się, że naprawdę warto dać tej książce szansę. Przeczytajcie. Na miejscu trzecim mamy autorkę, która również pojawiła się w Rozczarowaniach. To jest w ogóle hit, że dwie autorki pojawiły się zarówno w Rozczarowaniach, jak i w Zachwytach. Ale w tym przypadku chodzi mi o Holly Black, która w tamtym rankingu była w nauce rezerwowych. No tutaj postanowiłem, że do Zachwytów trafi Zły Król, czyli drugi tom Okrutnego Księcia. Muszę przyznać, że ten tom jest chyba moim ulubionym z całej tej i trylogii, i też serii, bo mamy też Las na granicy światów i inne książki, które teraz wychodzą. I wydaje mi się, że na chwilę obecną Zły Król kupił mnie najbardziej. Kiedy sobie przypomnę te emocje, które towarzyszyły mi podczas czytania, to naprawdę są nie do opisania. Akcja jest naprawdę genialna. Zakończenie po prostu mnie powaliło na łopatki. Bo wiecie, to jest ten rodzaj zakończenia, kiedy nie patrzycie się nigdzie, tylko od razu bierzecie kolejny tom i czytacie. Naprawdę genialne to było. Nawet nie wiem, jak się wysłowić. Nawet jeżeli Królowa Niczego trochę zepsuła mi obraz tego świata wykreowanego przez Holly Black, to Zły Król jak najbardziej na długo pozostanie w mojej pamięci i gdzieś, powiedzmy, odratuje to. Dlatego jeżeli już zaczęliście przygodę z Okrutnym Księciem, to myślę, że naprawdę warto dać szansę Złemu Królowi. Myślę, że się wam spodoba. Na miejscu drugim znalazła się książka autorki, którą bardzo chciałem poznać w tym roku, a w następnym roku poznam ją jeszcze bardziej, ponieważ planuję przeczytać Czas Żniw. Czyli jak się domyślacie, chodzi tutaj o Samantę Shannon i jej Zakon Drzewa Pomarańczy. Chyba nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że Zakon jest po prostu genialną książką. Jest to taki bardzo fajny powrót do takiej klasycznej fantastyki z uwzględnieniem tematów, które obecnie wokół nas się gdzieś pojawiają. Mamy tutaj genialnych bohaterów, genialny świat. Pod względem researchu Samantha wykonała naprawdę kawał dobrej roboty i mi aż brak słów po prostu, bo tak się nie spodziewałem, że ten moloch po prostu, to jest 1100 stron, tak mnie zachwyci. Przyznam szczerze, że kiedy czytałem początek Zakonu i kompletnie nie wiedziałem, o co tutaj chodzi, naprawdę początek może być trudny, ale nie przerażajcie się tym, im dalej, tym bardziej to się wszystko rozjaśnia, ale nie spodziewałem się, że jak na taką wielką powieść Samantha naprawdę utrzyma to wszystko, że tutaj nic się nie wywali po drodze. Zakon na pewno spowodował to, że ja z większym zainteresowaniem podchodzę do Czasu Żniw. Oczywiście wiem, że to jest jej pierwsza seria, pierwszy tom chyba był wydany w 2013 roku, z tego co pamiętam. Dlatego zdaję sobie sprawę, że ten styl może być inny, ale pod względem naprawdę fabuły i kreacji świata, to myślę, że Samantha może być jedną z moich ulubionych autorek w tym temacie. Bardzo serdecznie wam polecam tę książkę. Myślę, że fani Gry o Tron szczególnie powinni się zainteresować tym tytułem. No i przyszedł czas na nasze podium. Pierwsze miejsce w naszej Alei Sław zajmuje Hermann Hesse i Demian. Ilekroć staram się coś powiedzieć o Demianie, to po prostu nie jestem w stanie. Zawsze mówię tylko, po prostu to przeczytajcie. No ale mamy rankingi, jest to pierwsze miejsce, więc wypadałoby coś o niej powiedzieć. Także Hesse naprawdę stworzył historię, która tak otwiera umysł. Jakby nie bez powodu tutaj jest ponad 60 znaczników. Ta książka naprawdę, ona żyje w czytelniku. I to nie jest tak, że wy ją odłożycie i o niej zapomnicie. Nie, ta książka naprawdę będzie w was siedzieć bardzo długo. Ja na przykład planuję do niej Damian powoduje, że nie umiem się wysłuchać. Damian, przestań. Do tej książki się wraca. I bywały dni, że ja czytałem Damiana we wrześniu, z tego co pamiętam. I ja momentami sobie
otwierałem któreś z te znaczniki i czytałem te fragmenty, które sobie zaznaczyłem, żeby... Może nie, żeby sobie odświeżyć, ale żeby po prostu przemyśleć pewne rzeczy jeszcze raz. I naprawdę tutaj bardzo dużo też zależy trochę od naszego punktu widzenia i od tego, na jakim etapie życia jesteśmy. Bo to jest książka jednak o indywiduacji, o poznaniu samego siebie. I to Hesse naprawdę w genialny sposób wytworzył. Ja do dziś pamiętam to uczucie, kiedy odłożyłem książkę, kiedy już skończyłem czytać. Po prostu mój mózg tak parował i kiedy rozmawiałem z moimi znajomymi na Discordzie, to po prostu ja pamiętam to jak dziś. Ja się połączyłem i miałem takie jakby co tu się stało po prostu. Teraz tak sobie jeszcze przeglądam tył tej książki i tutaj jest taki fajny fragment, że Damian dotyka najistotniejszego. Ukazuje wrodzoną amoralność, pozwala widzieć naprawdę odczuwać i przeżywać przemianę duszy, wybiegając poza narzucone ramy dobra i zła. I wydaje mi się, że to jest najlepsze podsumowanie tej książki. Na szybko nagram wam jeszcze przebitkę w całej naszej Alei Sław. Mam nadzieję, że Damian na mnie nie spadnie. Ale tak, te książki zdecydowanie zasługują na miejsce w tym rankingu. Przy Damianie powiedziałem, że ta książka was nie rozczaruje. I mam nadzieję, że wszystkie te książki was nie rozczarują. U mnie, jak widzicie, trafiły one po prostu do topki najlepszych. Teraz pozostało mi tylko czekać na kolejny rok i liczyć, że będzie jeszcze więcej dobrych książek, między innymi Hesse, liczę na ciebie, ziom. Dajcie mi koniecznie znać, czy któraś z tych książek pojawiła się w waszych rankingach najlepszych. Co o nich sądzicie, jeżeli przeczytaliście? Koniecznie dajcie mi znać. Wydaje mi się, że to jest ostatni film w tym roku na tym kanale. Dlatego z tej okazji i z tego miejsca chciałbym wam serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego, aby ten kolejny rok był lepszy po prostu niż ten. Żebyście mieli bardzo dużo dobrych książek i bardzo mało słabych. No i wydaje mi się, że to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, w następnym roku. Do zobaczenia.